Dzień dobry Państwu. Przepraszam za opóźnienie. Nieco problemów technicznych mieliśmy. Witam Was na pierwszym dzisiejszym wykładzie poświęconym rewolucji marginalistycznej i subiektywizmowi. I generalnie chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu na początku odrobinę o historii. Mianowicie tak było w ekonomii, że niezależnie od siebie około 1870 roku trzech ekonomistów stworzyło coś, co dzisiaj nazywamy właśnie rewolucją marginalistyczną. I to byli panowie Jevons w Wielkiej Brytanii, Wallerat w Szwajcarii i Menger w Austrii, którzy przedstawili właśnie niezależnie od siebie, każdy w innym języku, marginalne czy też krańcowe podejście do ekonomii, które w zasadzie jest podwaliną tego, jak dzisiaj ekonomia jest uprawiana. I jakby to, co było sednem tej rewolucji, co będziemy dzisiaj próbowali sobie nieco szerzej omówić, jest to, że ci ekonomiści postawili w centrum działające jednostki i ich konkretne decyzje na krańcu, czy marginalne. I właśnie co to znaczy na krańcu, czy marginalna? Mianowicie jednostka marginalna to w rozumieniu ekonomii ta jednostka jakiegoś dobra, za chwilę będziemy szerzej mówić sobie, co to jest dobro, którą albo chcemy nabyć, albo którą chcemy oddać. Więc jakby jeśli podejmujemy decyzję, to podejmujemy decyzję na temat konkretnych zastosowań, konkretnych jednostek dóbr. I okazało się, że zjawiska ekonomiczne takie jak ceny czy produkcja zależą właśnie od tego, jak ludzie alokują te ostatnie krańcowe jednostki. Co było wcześniej? Jakby względem czego ci marginaliści stworzyli rewolucję? Stworzyli rewolucję względem ekonomii klasycznej. I jeśli słyszymy takie nazwiska jak Smith, Ricardo, Mill, czy nawet Marx, to u tych wszystkich ekonomistów w rozumowaniach raczej występowały jakieś spore agregaty. Mówiono o wycenie pracy jako takiej, mówiono o cenie stali, chleba, żelaza. Mówiono generalnie o jakby całym zasobie dobra dostępnym na rynku, przez co ci ekonomiści mieli problem z wytłumaczeniem paradoksu wartości, o którym już wczoraj Jakub wspominał. Mianowicie jak to jest, że diamenty, rzecz człowiekowi jednak zbędna. Wiadomo, że piękna, ale da się bez nich przeżyć. Osiągają na rynku wyższe ceny niż woda, rzecz absolutnie niezbędna do przeżycia, podstawowa, bez której nie możemy sobie wyobrazić w ogóle życia na Ziemi. I ci ekonomiści ze swoimi teoriami wyceny nie potrafili do końca sobie z tym problemem poradzić. Poradzili sobie z nim marginaliści, o czym za chwilę. Jakby kolejnym punktem, który był charakterystyczny dla ekonomistów klasycznych i który pomogła podmyć ta rewolucja marginalistyczna, było to, że ceny dóbr konsumpcyjnych były tłumaczone na podstawie kosztów ich wytworzenia. Tak, chleb kosztuje 2,50, bo trzeba, żeby go wyprodukować, kupić mąkę, wodę, zakwas, sól, ludzką pracę, usługi piekarnika, które się złożą mniej więcej na te 2,50, jakieś koszty kapitału, ryzyka dystrybucji i tak dalej. I jakby wedle tych ekonomistów właśnie poziom kosztów determinuje ostateczny poziom cen na rynku. Natomiast ekonomiści właśnie od lat 70. podchodzą do tych wszystkich zagadnień nieco inaczej. Podstawą tej analizy jest analiza zjawiska ludzkiego działania i działanie jest to jakieś
celowe zachowanie człowieka. Jedną z podstawowych kategorii działań jest właśnie to, że działanie ma cel. Człowiek jest sobie w stanie wyobrazić, że potrafi tak zmienić świat, żeby on wydawał mu się nieco lepszy, niż jeśli działania nie podejmie. Tak, jeśli podejmujemy działanie, to mamy gdzieś w naszej wyobraźni jakiś cel, taki stan świata, który wydaje nam się odrobinę lepszy niż to, co by było, gdybyśmy tego działania nie podjęli. I żeby ten cel osiągnąć, potrzebujemy środków, czyli potrzebujemy użyć pewnych instrumentów do tego, żeby ten cel osiągnąć. Tak? To może być nasza praca, to może być użycie jakichś przedmiotów ze świata fizycznego, które spotkamy, to może być jakaś nasza wiedza, ale generalnie każde działanie implikuje użycie jakichś środków do tego właśnie, żeby osiągnąć cel. Do tego mówimy, że człowiek działa według pewnej skali wartości. Mianowicie jest w stanie sobie wyobrazić różne cele. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić przeróżne sposoby na to, żeby świat nasz poprawić. Chcemy osiągnąć wiele celów, natomiast te cele jakoś sobie porządkujemy. Od tych najbardziej pilnych do tych mniej pilnych, których osiągnięcie odkładamy na później, czy jeśli pojawi nam się więcej środków do tego, żeby móc je osiągnąć. Jakby skala wartości to jest na pewno porządkowanie celów wedle ludzkiej hierarchii ich ważności. Do tego każde działanie jest nakierowane na przyszłość. Cele możemy osiągać tylko w przyszłości. Usuwamy nimi jakiś przyszły dyskomfort, a jednocześnie, jako że jesteśmy istotami, których byt jest skończony, to chcemy osiągnąć satysfakcję, cele jak najszybciej. Dlatego też mówimy o pewnej preferencji czasowej i to też będzie rozwijane na kolejnych wykładach dzisiaj. A oprócz tego każde działanie zawiera w sobie element wyboru i niepewności. Tak? Wybór dotyczy celów, dotyczy środków. Jakby każde działanie, jeśli ma być działaniem, musi być, jego rezultat musi być niepewny. Jeśli wiedzielibyśmy, co się stanie w przyszłości, no to mówienie o działaniu, czyli o pewnym celowym zmienianiu świata, nie miałoby sensu. Natomiast jakby każde działanie, każde użycie środków do tego, żeby osiągnąć cel w przyszłości, jest z definicji niepewne. I może okazać się, że użyliśmy błędnych środków, albo że cel, który osiągnęliśmy post factum, nie jest jednak tak ważny, jak nam się to wydawało wcześniej, więc zawsze istnieje możliwość błędu w ludzkim działaniu. I też z tą kategorią niepewności wiążą się różne inne ciekawe zjawiska, jak przedsiębiorczość, o których w najbliższych dniach będziemy rozmawiać. Teraz przyjrzyjmy się na chwilę środkom, których ludzie używają do osiągnięcia celów. Te środki nazywamy w języku ekonomicznym dobrami. I żeby mówić o tym, że coś jest dobrem, to musi spełniać takie trzy warunki. Znaczy, po pierwsze, jakby musimy mieć powód do tego, żeby działać. Musi istnieć jakaś potrzeba. Musimy spodziewać się, że w przyszłości będziemy odczuwać jakiś dyskomfort, jeśli nie podejmiemy jakiegoś działania. Do tego musimy mieć teorię na temat tego, jak ten dyskomfort możemy zmniejszyć, jak ten dyskomfort możemy usunąć. Czyli musimy mieć jakąś, powiedzmy, technologiczną wiedzę, która pozwoli nam na to, wedle naszego mniemania, żeby zaistniała jakaś przyczynowa relacja między użyciem środka a osiągnięciem celu.
jakby to wcale nie znaczy, że my ten cel musimy osiągnąć, tak? Możliwe są błędy. Ale jeśli ktoś wierzy, że do tego, żeby przerwać suszę i żeby wywołać deszcz, potrzebne jest zatrudnienie szamana, który wykona rytualny taniec, no to będzie to miało konsekwencje ekonomiczne. Jeśli ktoś będzie uważał, że wynajęcie szamana jest właśnie środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest wywołanie deszczu, no to wtedy takie usługi szamana będą odpowiednio na rynku wyceniane. Więc jakby tutaj ważne jest przekonanie ludzi o tym, że jakiś środek doprowadzi do osiągnięcia celów, niekoniecznie ważne jest to, jak to jest technologicznie rzeczywiście sprawne. I oprócz tego, żeby coś zostało uznane za dobro, to musimy mieć możliwość jakiejś efektywnej kontroli nad tą rzeczą. Tak, bo jeśli coś jest niezależne od naszej kontroli, to nie możemy alokować jego użycia do konkretnych zadań, które nas najbardziej interesują. Więc jakby potrzebne jest coś w rodzaju kontroli czy własności, potrzebne jest jakieś przyczynowe powiązanie między użyciem środku a osiągnięciem celu, no i musimy mieć generalne wyobrażenie tego na temat, co chcemy w przyszłości osiągnąć. I używamy w ekonomii takiego sformułowania jak podaż dobra. I podaż dobra to jest po prostu zbiór jednostek dobra, czyli naszego środka do osiągnięcia celu, które to jednostki są dla człowieka tak samo dobre do osiągnięcia celu. Tak? Czyli jeśli chcemy zjeść sobie bułkę, to jest cały zestaw bułek, które wydaje nam się do tego równie przydatne i ten zestaw bułek to będzie nasza podaż dobra. Jeśli jest dla nas obojętne, które z koszyka wyciągniemy, tak, to spełnia to definicję podaży dobra. I jeśli ludzie mają swój zasób dobra, swoją podaż dobra, to alokują te jednostki, którymi dysponują, do konkretnych zastosowań. I jeśli sobie wyobrazimy osobę A, która ma do dyspozycji kilka koni, to ta osoba będzie szeregowała cele, do których może te konie wykorzystać zgodnie z jakąś swoją skalą wartości. Więc możemy sobie wyobrazić, że najbardziej przydatny taki koń byłby na przykład do pracy w polu. Więc pierwszego konia, jakiego ta osoba posiada, przeznaczy właśnie do takiego celu, jakim jest praca w polu. Drugie w kolejności może być na przykład przejażdżka do kościoła. Trzecim takim zastosowaniem konia może być wynajmowanie go osobom, które chcą nauczyć się jazdy konnej. Oprócz tego koń może służyć do rekreacji rodziny właściciela, a w skrajnym przypadku dla osoby A najmniej przydatnym może być źródłem mięsa. Więc jeśli osoba A będzie miała do dyspozycji 3 konie, tak, jeśli podaż tego dobra w jego przypadku będzie wynosiła 3, no to te konie zostaną użyte do pracy w polu, do przejażdżki, do kościoła i do wynajmowania konia do nauki jazdy. I teraz, jeśli ta osoba z 3 jednostek nagle nabędzie kolejną, będzie miała 4. konia, to oczywiście użyje go do rekreacji z rodziną, a nie jako sposób pozyskiwania mięsa. Jeśli z tych 3 będzie musiał z 1 konia zrezygnować, no to zrezygnuje z tego konia, którego używa do wynajmu do nauki jazdy. Jakby właśnie ten koń, którego oddajemy, albo ten koń, którego nabywamy, jest koniem krańcowym, czy koniem marginalnym.
I jako, że tego konia używamy do zastosowania, które jest dla nas mniej pilne niż te poprzednie, to mówimy o prawie malejącej krańcowej użyteczności. I to prawo stwierdza to, co przed chwilą na tym przykładzie koni przeanalizowaliśmy, że wraz ze wzrostem liczby jednostek dobra, które człowiek posiada, jego wartość krańcowa maleje, a wraz ze spadkiem liczby jednostek dobra, które człowiek posiada, wartość krańcowa tego dobra rośnie. Jakby to wynika z samej definicji działania, tak? Skoro mamy skalę wartości, skoro szeregujemy cele, które chcemy osiągnąć, to każda dodatkowa jednostka dobra będzie użyta do celu, który jest dla nas mniej pilny, więc jego wartość będzie dla nas mniejsza. Mniej będziemy chcieli oddać innych dóbr po to, żeby tę kolejną jednostkę dobra nabyć i odwrotnie, im mamy jakiegoś dobra mniej, im więcej koni musimy oddać, tym coraz więcej będziemy żądali w zamian, żeby móc zrekompensować to, że tracimy cel, który jest dla nas coraz bardziej pilny. I dzięki temu rozumowaniu ekonomiści mogli w końcu rozwiązać ten paradoks wartości wody i diamentu. Trzeba zauważyć, że wszystkie dobra są porządkowane na jednej skali wartości, w związku z czym krańcowe jednostki wody, tak, czyli te, których nabycie dopiero rozważamy, są na tej skali wartości niżej niż pierwsza jednostka diamentu, tak, który mielibyśmy dopiero nabyć. Akurat żyjemy w takim miejscu, gdzie zaopatrzeniem w wodę nie mamy problemu, w związku z czym te kolejne jednostki wody są dość nisko na naszych skalach wartości. Natomiast diament jako rzecz rzadko spotykana jest na tych naszych skalach wartości znacznie wyżej, chociaż oczywiście w ekstremalnych przypadkach, gdybyśmy w bardzo niekorzystnych warunkach geograficznych się znajdowali, gdzie dostęp do wody jest bardzo trudno, no to wtedy oczywiście nasza skala wartości mogłaby wyglądać inaczej i byśmy byli w stanie oddać wszelkie kamienie szlachetne świata po to, żeby przeżyć i jakąś wodę zdobyć. I te rozważania o skalach wartości prowadzą nas do drugiej części składowej z nazwy tego wykładu, mianowicie do subiektywizmu, bo jak to teraz cały czas przedstawiałem, to skale wartości pojedynczych osób są tym, co porządkuje działania i co jest przyczyną zjawisk gospodarczych, takich właśnie jak ceny, produkcja i inne zjawiska, które naokoło obserwujemy. Tak, i właśnie to, że ekonomia jest subiektywistyczna, no, to znaczy tyle, że uznaje preferencje konkretnych ludzi za jakby ostatecznie dane, takie, które wpływają na kształt całego życia gospodarczego. Aczkolwiek to wcale nie znaczy, że ekonomia jakieś tutaj czyni założenia psychologiczne czy socjologiczne na temat autonomii tych osób, czy jakby neguje w to, że inne osoby mogą mieć wpływ na kształt tej skali wartości. Przyjmuje tylko, że w działaniu ludzie posługują się swoją skalą wartości, jakby nie analizuje tego, skąd te skale wartości się biorą, dlaczego ludzie wolą wykorzystywać konia do rekreacji niż pozyskiwać z niego mięso. Jakby to jest dla ekonomistów nieistotne. Ważne jest, jak te preferencje przekładają się
na działania, z których to działań wypływają wszelkie zjawiska ekonomiczne, które próbują uporządkować i przeanalizować ekonomiści. Jakby słowo wartość jest słowem bardzo wieloznacznym i pierwsze skojarzenia, jakie mamy, są ściśle etyczne. Natomiast też ekonomia stara się być nauką, która nie wartościuje, tak, która jest wertfrei, jak z niemieckiego mówił Ludwig von Mises, czyli jakby nie analizuje, czy to, jakie skale wartości ludzie mają, są dobre czy złe, tylko przyjmuje, że one są takie, a nie inne. Jakby nie ocenia tego, czy ludzie dążą do dobrych celów, czy dążą do celów złych. Ważne jest, że jeśli ludzie chcą zażywać na przykład narkotyki, to nieważne od tego, jak to etycznie ocenimy, to, że oni będą chcieli je nabywać, a ktoś inny będzie chciał je produkować, będzie miało przełożenie na pewne zjawiska gospodarcze, właśnie jak płace w sektorze narkotykowym, jak ceny płacone za narkotyki i tak dalej. Natomiast jakby ekonomia bynajmniej nie próbuje twierdzić, że wybory ludzkie są dobre lub złe, lub że te skale wartości musimy uznawać za właściwe. Natomiast to, że one istnieją i wpływają na działania, sprawia, że mamy do czynienia z przeróżnymi zjawiskami ekonomicznymi. Jakby kolejnym wnioskiem, który możemy wyprowadzić z tych naszych prostych analiz poza prawem malejącej użyteczności krańcowej. Kolejny taki wniosek dotyczy dobrowolnej wymiany między ludźmi, bo tak jest, że ludzie nie działają w izolacji, tylko zwykle działają w jakichś mniejszych lub większych grupach, współpracując ze sobą. Obecnie działamy na wielomiliardowym rynku, współpracując z osobami z różnych kontynentów, nawet o tym często nie wiedząc. Natomiast ta prosta nasza, jeszcze podstawowa analiza ekonomiczna może nam powiedzieć co nieco na temat zjawiska dobrowolnej wymiany między ludźmi, bo jeśli ludzie wymieniają się jakimiś dobrami, jeśli obie strony przystają na to, żeby do wymiany dobrowolnie przystąpić, to oznacza znowu z definicji, że każda ze stron tej wymiany spodziewa się coś na tej wymianie zyskać, że chce oddać dobro, które znajduje się niżej na skali wartości jednostki, w zamian za dobro, które znajduje się wyżej, tak? Takie, które dana osoba bardziej pilnie potrzebuje. Więc możemy powiedzieć, że każdy akt dobrowolnej wymiany sprawia, że społeczny dobrobyt, rozumiany właśnie jako to, ile celów z naszej skali wartości jesteśmy w stanie zaspokoić, poprawia się, tak? Bo jesteśmy w stanie dzięki dobrowolnej wymianie zaspokajać więcej, bardziej pilnych celów niż wcześniej. Tak? Jeśli mamy osobę A i B, które mają konie i krowy, powiedzmy, jeśli A zdecyduje się oddać swojego trzeciego konia, żeby nabyć od B drugą krowę i B na to przystaje, no to oznacza, że dla A ta krowa, którą nabywa za konia, spełni bardziej ważny cel dla niego, niż spełniała dotychczas ta krowa, i odwrotnie. Ten koń, który B nabędzie od A, na skali wartości B będzie
spełniał bardziej pilny cel niż krowa, którą w tej wymianie oddał. Więc jakby możemy z samej tej analizy skali wartości działania powiedzieć, że jeśli dochodzi do dobrowolnej wymiany, to strony na tym spodziewają się zyskać. I oczywiście znowu to są rzeczy dotyczące przyszłości. Tak? Każde działanie jest nakierowane na przyszłość, więc możliwe jest, że takie działanie będzie błędne. Tak? Że jednak okaże się, że krowa, którą nabyliśmy, w praktyce okazuje się dla nas mniej użyteczna od konia, którego oddaliśmy, lub odwrotnie. Natomiast jakby jeśli do wymiany przystępujemy, to spodziewamy się, że na tej wymianie zyskamy. I też jakby nie oznacza to bynajmniej, że jakiś tutaj silny egoizm, powiedzmy, musimy wprowadzać do ludzkiej natury, bo tymi dobrami, celami, które ludzie w wymianach realizują, mogą też być rzeczy uznawane za bardziej szlachetne czy altruistyczne, tak? Bo jeśli kupujemy, nie wiem, jak to jest na amerykańskich filmach, ciasteczka od harcerek, no to może niekoniecznie spodziewamy się, że te ciasteczka będą jakoś wyjątkowo dobre, natomiast wiemy, że w tej wymianie wesprzemy ten ważny ruch harcerski w Stanach Zjednoczonych, który wychowuje młode, wspaniałe osoby na porządnych obywateli. W związku z czym jakiś swój cel realizujemy właśnie, pomoc w tej edukacji dzieci, a niekoniecznie te ciasteczka muszą być dla nas ważne. Natomiast też jakby uważamy przed przystąpieniem do takiej wymiany, że dzięki tej wymianie świat stanie się wedle naszej skali wartości ciut lepszy i to, co na tej skali wartości jest, czy to jest pomaganie innym, czy poprawa losu swojej rodziny, czy poprawa bytu materialnego samej działającej osoby, jakby jest to już rzecz, którą ekonomiści się nie zajmują i bynajmniej nie próbują rozstrzygać takich ważnych dylematów etycznych. I ostatnia rzecz, o której jeszcze chcę wspomnieć, to sprawa wartości dóbr. Tak, bo jak wspominałem wcześniej, wedle ekonomii klasycznej wartość dóbr brała się z kosztów ich produkcji. Natomiast ta analiza, którą teraz przeprowadzamy, może sugerować coś innego. Te dobra, te nasze środki, których używamy, możemy generalnie podzielić na dobra konsumpcyjne i dobra pośrednie. I dobra konsumpcyjne to są te, które bezpośrednio służą do zaspokajania naszych potrzeb. Tak? Czyli jeśli jesteśmy głodni, naszym celem jest to, żebyśmy za chwilę głodni nie byli, to możemy użyć dobra konsumpcyjnego o nazwie parówka i tę parówkę zjeść i wtedy bezpośrednio na naszą potrzebę zaspokoi i nasz głód będzie mniej intensywny. Natomiast te procesy produkcji, tak to możemy szumnie nazwać, tak, bo zjedzenie parówki jest też pewnym procesem produkcyjnym, dzięki któremu osiągamy cel o nazwie mniejszy głód. Te procesy produkcyjne są często bardziej skomplikowane i istnieje cały szereg dóbr pośrednich, które służą właśnie do produkcji dóbr konsumpcyjnych. I jakby w ekonomii możemy spotkać
różne klasyfikacje tych dóbr. Taka najbardziej znana to to, że mamy ziemię, czyli pewne zasoby naturalne i fizyczną przestrzeń, mamy pracę, czyli wydatkowanie ludzkiej energii i mamy dobra kapitałowe, czyli takie dobra, które zostały przez ludzi wytworzone właśnie przy użyciu pracy i ziemi, ewentualnie innych dóbr kapitałowych. I te dobra bezpośrednio nie zaspokajają naszych potrzeb, ale pomagają wytworzyć dobra konsumpcyjne. Więc jeśli mamy garnek, w którym gotujemy nasze parówki, to będzie to dobro właśnie pośrednie, dobro kapitałowe, którego używamy w procesie produkcji parówki gotowej do spożycia. I jakby wedle tych ekonomistów klasycznych, to właśnie koszty nabycia tego garnka, koszty nabycia surowców przeznaczonych na parówkę, koszty wynajęcia pracy potrzebnej do skonstruowania parówki determinowały to, jaką wartość na rynku osiąga parówka. Natomiast jakby po tej rewolucji marginalistycznej patrzymy na to od drugiej strony. Mianowicie to dobra produkcyjne mają jakąś wartość o tyle, o ile spodziewamy się, że one przyczynią się do zwiększenia dostępnej ilości dóbr konsumpcyjnych. Tak? Czyli jakby imputacja wartości przebiega w odwrotną stronę niż sam proces produkcji, że bierze się od parówki do mięsa, z którego ona jest stworzona, jeśli jest to mięso, do pracy, która jest do tego potrzebna, czy do urządzeń, które są do tego wykorzystywane. Tak? Te urządzenia cenimy ze względu na to, że uważamy, że pomogą nam stworzyć parówkę, którą to parówkę zakupią konsumenci, żeby zaspokoić swoją potrzebę głodu. I jakby więc ta, używając technicznego terminu, imputacja wartości przebiega w drugą stronę właśnie, od dóbr konsumpcyjnych do dóbr produkcyjnych, do dóbr pośrednich. I jak to się dokładnie dzieje, to będziemy zastanawiać się na kolejnych wykładach już dzisiaj. A żeby jeszcze podsumować, to przypomnijmy sobie, że właśnie około 1870 roku doszło by do narodzin współczesnej ekonomii, ponieważ podstawą analizy ekonomicznej stały się działania ludzi dotyczące konkretnych jednostek dóbr. I nazywamy to rewolucją marginalistyczną. Jednostka marginalna to ta jednostka, którą działający ludzie nabywają lub której oddanie rozważają. I dzięki analizie ludzkiego działania, czyli pewnego celowego użycia środków do tego, żeby zmienić świat w przyszłości, doszliśmy do prawa malejącej użyteczności krańcowej dóbr, do tego, że każda dobrowolna wymiana zwiększa dobrobyt ex ante przed tą wymianą oraz, że wartość ekonomiczna bierze się z tego, że ludzie uważają, że dobra konsumpcyjne pomogą im zrealizować, osiągnąć pewne cele, natomiast dobra pośrednie mają wartość o tyle, że przyczyniają się do produkcji dóbr konsumpcyjnych. I na tym ten pierwszy wykład chciałbym zakończyć. Czy mają Państwo jakieś pytania?